Cześć kochani, jestem Ara Izabela i witam Was na moim książkowym kanale Słowem Wszystko. Jako, że nie było mnie tutaj od pewnego czasu, to pozwólcie, że bez zbędnych wstępów dzisiaj opowiem Wam o moim romansie z serią Dimly, czyli Did I Mention I Love You od Estelle Mascamet. Zacznijmy od najważniejszego, czyli oczywiście od fabuły. Irene jest nastolatką, która od dobrych kilku lat nie utrzymuje kontaktu ze swoim ojcem i od czasu, kiedy porzucił ją i jej mamę, wiecie, zero spotkań, zero telefonów, zero wiadomości, a nawet głupich kartek na urodziny. Tak w skrócie, porzucił je totalnie, a przynajmniej tak jej się wydawało do czasu, kiedy nie dostała od niego wiadomości z propozycją, aby spędziła kilka tygodni wakacji w jego nowym domu w Santa Monica. Skuszona perspektywą słońca, Hollywood i może odrobinę kierowana ciekawością, dziewczyna przyjmuje zaproszenie i wyjeżdża do ojca i jego nowej rodziny. Gdyż jak można się domyśleć, ojciec Irene ma już nową żonę i trójkę przybranych synów, którzy nie są tak młodzi, jak dziewczynie się wydawało. To znaczy mamy Chase'a, który rzeczywiście jest słodziutkim małolatem. Mamy Jamie'ego, który jest kilka lat młodszym nastolatkiem, ale mamy też Tylera, który jest niesamowicie niegrzecznym, humorzastym i złośliwym rówieśnikiem, którego Eden nienawidzi od pierwszego wejrzenia i wychodzi na to, że jest wzajemnością. Także dziewczyna znajduje się w niezwykle krępującej sytuacji, kiedy jest otoczona przez zupełnie obcych jej ludzi, a wszelkie próby odnalezienia się w tej sytuacji doprowadzą do dość niezwykłych i zaskakujących wydarzeń i do zmian, między innymi zmian w jej relacjach z Tylerem. A teraz przechodząc do mojej historii z tymi książkami. Kiedy w ogóle decydowałam się, czy chcę je przeczytać, to przyznam, że zaintrygował mnie bardzo zamysł tej historii, bo o ile rodzące się uczucie między dwójką bohaterów, którzy się szczerze nienawidzą, nie jest czymś nowatorskim i o tym się już czytało, o tyle związek między przybranym rodzeństwem to było coś nowego, coś zaskakującego i troszeczkę kontrowersyjnego, wręcz takiego skłaniającego do zastanowienia się. Bo z jednej strony przybrane rodzeństwo, ale z drugiej strony właściwie czemu nie, bo w końcu to jest przybrane rodzeństwo. Także to jest definitywnie ta kwestia, która mnie skusiła do tego, żeby sięgnąć po tę książkę. Także kiedy wzięłam się już za czytanie, to uderzyło mnie dwie rzeczy. Po pierwsze, styl pisania, narracja, wiecie, o co mi chodzi. Po prostu nie jest to nic ambitnego ani wyszukanego. I na samym początku kręciłam trochę nosem, ale później się zastanowiłam właściwie, czego oczekiwałam. Miało to być lekkie, miało być przyjemne, miało być romansem, miało opowiadać jakąś historię, która nie wymaga od nas nie wiadomo jakiego wkładu. I te kryteria jak najbardziej zostały spełnione. Fajnie, szybko i przyjemnie się doczytało, bez żadnych problemów i żadnych wątpliwości. Także nie jest to coś super wyszukanego, ale jest okej. Druga rzecz, która mnie bardzo uderzyła w tej książce, to być może się domyślacie, jest Tyler. Wiecie, że nienawidzę tych bad boyów, tych manly men, którzy 3/4 swojej życiowej energii poświęcają na to, żeby udowodnić światu, jacy są źli, jakimi są świniami i ogólnie są tak bardzo męscy, że aż po prostu się żygać chce za przeproszeniem. Także możecie sobie wyobrazić, jak mocno wywracałam oczami, czytając większą część pierwszego tomu. Bo później na szczęście nadchodzą takie sytuacje, które trochę go wybraniają i koniec końców zyskuje w moich oczach. Aczkolwiek mój stosunek z Tylerem był bardzo burzliwy podczas czytania tej trylogii. A skoro już rozmawiamy o bohaterach, to muszę Wam przyznać, że przynajmniej na samym początku ogromnie irytowali mnie nowi znajomi Eden, tych, których poznała na wakacjach, ale dopiero później zwróciłam uwagę na to, że to może być zabieg celowy. Takie pokazanie, że życie w słonecznym Santa Monica, w cieniu wielkiego, sławnego napisu Hollywood, nie jest gwarantem idealnego życia i wiecznego szczęścia, że życie w tej pozornej idylii może właściwie prowadzić do większej presji, do większego zagubienia i co za tym idzie, po prostu bycia nieszczęśliwym i do takich zagubionych priorytetów. I rzeczywiście na samym początku bardzo nie lubiłam tych bohaterów i każdemu miałam coś do zarzucenia. I dopiero w kolejnych częściach zaczęłam zauważać te rysy na tych pozornie idealnych wizerunkach. Także powoli zbliżając się już do końca, muszę Wam przyznać, że
Dimili ma swoje plusy i ma swoje minusy, aczkolwiek jak dla mnie plusy definitywnie wygrywają, bo ta seria z każdą kolejną książką staje się lepsza. Jest tutaj coraz lepszy język, coraz fajniejszy styl, fajniejszy Tyler, ciekawsze miejsca i coraz bardziej wciągająca historia, a uwierzcie mi, że jest ona niesamowicie wciągająca. Poza tym, czytając te trzy tomy, możemy obserwować to, jak dojrzewa główna bohaterka. Jak z tej cichej, nieśmiałej, poukładanej dziewczyny, która ma plan na swoje życie i właściwie to boi się praktycznie każdego odstępstwa od tego planu. Jak zmienia się w taką prawie dojrzałą kobietę, która już wie, co myśli, wie, co czuje, zaczyna podejmować tak naprawdę swoje już decyzje i wie, co jest przede wszystkim dla niej najważniejsze. Także muszę wam przyznać, że czytanie tej serii naprawdę było satysfakcjonujące. Także podsumowując, ja serię Dimili bardzo wam polecam. Jeżeli podejdziecie do niej z takim oczekiwaniem lekkiej, przyjemnej lektury, która wciągnie was na kilka najbliższych wieczorów, która sprawi wam naprawdę niemałą frajdę i doprowadzi do całkiem niezłej huśtawki nastrojów, to gwarantuję wam, że się nie zawiedziecie, bo ja definitywnie się nie zawiodłam i kiedy przymknie się oko na te pierwsze zgrzyty, to obiecuję wam, że dalej będzie tylko i wyłącznie lepiej. I tak na zakończenie powiem wam jeszcze, że wydawnictwo Feria niedługo już wyda pierwszy tom z perspektywy Tylera. Także jeżeli ktokolwiek z was czytał książkę Hopeless i Losing Hope i tak jak ja wyliście Losing Hope, czyli wersję opowiedzianą przez chłopaka, to pewnie domyślacie się, dlaczego tak niesamowicie się tym jaram. Dlatego, że ja naprawdę z wielką chęcią poznam tą historię z perspektywy chłopaka, którego na samym początku naprawdę tak bardzo nie lubiłam. I nie przedłużając już, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał i mam nadzieję, że trochę za mną tęskniliście. Pamiętajcie, że zawsze możecie mi dać znać o tym w komentarzu albo klikając łapkę w górę na przykład. Także raz jeszcze dziękuję wam bardzo. Jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej, to koniecznie subskrybujcie mój kanał i klikajcie dzwoneczek zaraz obok. A my widzimy się już niedługo. Na razie, cześć!